Powstanie warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, to wydarzenie, które miało swój początek, ale nie ma swojego zakończenia. Ono cały czas trwa. Powstanie warszawskie to wydarzenie w naszych dziejach, które wiąże się z ogromnymi konsekwencjami. Konsekwencjami, które miały wielkie znaczenie dla historii później, po wojnie, i mają wielkie znaczenie także dzisiaj. My nie znamy jeszcze do końca wszystkich konsekwencji Powstania Warszawskiego. Wiemy tylko, że ono się stale odradza. Odradza się w nas, że ono rzuca nowe światło na dawne wydarzenia i nowe światło w przyszłość, w perspektywę. Bo można zapytać, czy celem powstania była sprawiedliwa Polska, była sprawiedliwość jako taka, czy celem powstania była niepodległa, wolna, suwerenna Rzeczpospolita, a może celem powstańców, którzy walczyli, oddawali swoje życie, była wielka Polska, silna, taka, której nigdy nikt nie będzie mógł już podbić, zniszczyć, rozebrać. A może cel był jeszcze większy? Może celem było to, aby Polska była zjednoczona, by była jedna, by zjednoczenie narodowe było naszym znakiem, znakiem także naszych czasów, czasów przyszłości, o którą walczyli powstańcy, oddając swoje życie. Bo powstańcy walczyli o biało-czerwoną, orła, ale przede wszystkim była to walka dobra ze złem. Dobra ze złem absolutnym, które chciało zniszczyć nie tylko życie, ale odwrócić do góry nogami cały porządek wartości, całą hierarchię wartości. I za to także powstańcy oddawali życie. Miłość istnieje zawsze, to hasło tegorocznego powstania. I można w ślad za tym hasłem powiedzieć, że tamten czas, czas powstania warszawskiego, to był również czas miłości. To był czas miłości do ojczyzny, czas wielkiej miłości do drugiego człowieka, wielkiej miłości do przyjaciół. Trudno było nie iść do powstania, tak mówią dzisiejsi powstańcy, z którymi się spotkałem kilka dni temu i dzisiaj rano. Trudno było zostawić kolegę, koleżankę. To był wielki zew, zew wolności, ale właśnie też zew miłości, który pchał do tego powstania. Miłości do ojczyzny, miłości do drugiego człowieka. I zmartwychwstaniesz, jak Bóg z grobu z huraganowym tchem uskroni, mówił poeta, wierząc w to zmartwychwstanie Polski. I rzeczywiście Polska jak feniks z popiołów odrodziła się, odrodził się orzeł i odrodziła się szansa Polski na samostanowienie, którą realizujemy od ponad 30 lat. I to odrodzenie jest takim również pragnieniem powstańców warszawskich, które przekazują mi od lat podczas różnych rozmów, odrodzenie w jedności, odrodzenie w jedności narodowej. I dzisiaj, kiedy stajemy w 79. rocznicę i przyzywamy wszystkich tamtych ludzi, którzy dali świadectwo, złożyli świadectwo ze swojego życia, że ponad życiem są wartości większe, wartości ważniejsze, wartości starsze od samego życia, wartości ponadczasowe, właśnie takie jak dobro, sprawiedliwość, miłość, prawda, wolność. Jak przyzywamy harcerzy i harcerki z tamtych czasów, dowódców, oficerów, jak wzywamy tutaj na apel pamięci wszystkich, którzy wtedy w cywilu i w mundurach wojskowych, w mundurach harcerskich walczyli o wolną Polskę, to
gdzieś w głowie cały czas kołacze się właśnie ta podstawowa myśl, że ich wielkim pragnieniem było to, aby nasz naród był jeden, był zjednoczony, aby Polska była wielka, silna i właśnie zjednoczona w walce o najwyższe ideały. Powstanie warszawskie, które zaczęło się 1 sierpnia 1944 roku, trwa do dzisiaj. Zaczęło się wtedy, ale idzie w nieskończoność. Idzie w wieczność. I my idziemy razem z nim. Razem z tamtymi powstańcami, którzy odeszli już w ogromnej większości od nas, ale i także z tymi, którzy do dzisiaj dają świadectwo prawdzie, wolności, sprawiedliwości. I razem z ich pragnieniami, z ich świadectwem, które przekazują nam, kolejnym pokoleniom, budujemy razem dzisiaj lepszą przyszłość, budujemy lepsze jutro, wierząc właśnie w to, że każde kolejne pokolenie będzie w stanie budować Polskę silniejszą i bardziej zjednoczoną. Będzie w stanie gruntować i tworzyć, krzewić zjednoczenie narodowe. Dziękuję.